Panie Adamie, prosimy powiedzieć o transferze najnowszym do Lechii. No jak widać, Grzesiu Piechna, zawodnik bardzo znany, jednokrotny reprezentant Polski, jedna bramka, także wyczyn 100% skuteczności. No i król strzelców każdej ligi, od A-klasy do pierwszej ligi, także to jest wyczyn taki troszeczkę na skali światowej nieosiągalny. No cieszymy się, że Grzesiek jest z nami. Myślę, że swoją postawą tutaj pomoże zespołowi zaistnieć w trzeciej lidze, no i uważam, że to będzie porządne wzmocnienie. No to takiego zawodnika bramkostrzelnego, który no myślę, że nam zagwarantuje tutaj sporo bramek, mamy w swojej drużynie, także się cieszymy, że Grzesiu jest z nami i na niego liczymy. Czy miał Pan okazję spotkać się już z trenerem Majciem na boisku, prywatnie? No, prywatnie akurat dzisiaj na boisku żeśmy się spotkali. Trener mi dzisiaj przypomniał, że w Rawie Mazowieckiej grałem przeciwko niemu i na nim dostałem czerwoną kartkę. Grałem przeciwko niemu tak samo we Włocławku. Trener też tam grał i spotkaliśmy się na boisku. Ty grałeś w jakim zespole? W Koronie Kielce. Aha, z W Koronie Kielce a tak będziemy myślę, że dobrze współpracować i myślę, że będziemy to ten wózek ciągli razem. Z piłkarzami już się Pan zapoznał, czy znał Pan ich wcześniej? Piłkarzy znam, nie wszystkich, ale w większości znam. Znam Jerzyka Cholewińskiego, którym grałem w Opocznie, znam Kacpra Rakowskiego, Mateusza Matysiaka, Mielczarka, Steindo. Także znam chłopaków, z którymi grałem w trzeciej lidze. No i znów mam okazję z nimi grać w trzeciej lidze, także a resztę chłopaków poznam w trakcie okresu przygotowawczego, a później już myślę, że ta praca będzie się układać z najlepszej strony. Panie Adamie, kiedy zaczynacie? Oficjalnie rozpoczęcie sezonu jest 9, znaczy treningowego jest rozpoczęcie jest 9 lipca, aczkolwiek zawodnicy teraz przez ten tydzień mają indywidualnie zadaną pracę taką przez trenera i mają swoje wybiegać tam pod kontrolą odpowiedniego sprzętu elektronicznego. Pierwszy sparring 14 lipiec, to jest Pelikan Łowicz drugoligowy, boisko do ustalenia, ale będziemy gdzieś chcieli zagrać w okolicach Tomaszowa. Rozważamy albo Rawę Mazowiecką, może Opoczno, zobaczymy, to ustalimy. Później chłopcy też będą mieli jednotygodniowy obóz dochodzeniowy na obiektach tutaj. Następny sparring bodajże jest z Rawą Mazowiecką, później jest Radomiak, też Radom, ale to jest sparring w Radomiu i tam pozostałe sparringi później będą podawane sukcesywnie przez nasze tutaj media, czy przez naszą stronę internetową. Rozpoczęcie sezonu trzecioligowego, 15 sierpnia, środa. Mecz w Tomaszowie tutaj na tym remontowanym boisku, jak tu widzimy z daleka, że się coś tutaj pięknie dzieje, żeby ta murawa naprawdę była godna tej trzeciej ligi. Przeciwnikiem najprawdopodobniej na 80%, jeszcze ta informacja nie jest potwierdzona, będzie jeden z zespołów warszawskich, albo to będzie Hutnik, albo Ursus Warszawa. Czy jeszcze jakieś wzmocnienia są planowane? Tak, na pewno są planowane, bo wiadomo, w trzeciej lidze musi grać dwóch młodzieżowców i w tym kierunku tutaj bardzo się tutaj no, rozglądamy, bo to jest bardzo ważne, bo nie jest łatwo znaleźć takich chłopców, którzy wchodzą młodzi i od razu w jakąś jakość do zespołu wnoszą, no, ale musimy takich zawodników mieć, skoro chcemy po prostu grać skutecznie w tej lidze. I też są też inne rozważenia, żeby tam jeszcze kilku zawodników przejrzeć i ewentualnie dokoptować do kadry. Życzymy powodzenia w trzeciej lidze. Dziękujemy też.